Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Awe wam cydr, tęcza i wiadro brokatu. Witajcie w recenzji Czaro Marownika. Postanowiłam nagrać to na fanpage'u, ale myślę, że na inne kanały również postaram się powrzucać. W tytule dałam 2020. Pomyłka, zaraz to usunę. 2021, czyli najnowszy Czaro Marownik. Zakupiłam, przyszedł do mnie, pewnie jestem już ostatnia, ale nieważne. Czaromarownik, czyli dawka magicznych inspiracji. Cena sugerowana 29,90, czyli w sumie 40 zł. Co mi się w nim podoba, to na pewno patrząc na pierwszy rzut okładka, która jest fajna, jest magiczna, są fajne hybrydy, ptaki, nietoperki, czarownice i wiedźmy. I bardzo lubię, bo tutaj jak dotkniecie tego żółtego, to księżyc jest taki płaściutki, a sam czaromarownik ma wypukłe literki. Bardzo, bardzo mi się podoba i podoba mi się to, że jest taka okładka sztywno twarda, sztywno miękka, czyli można ją giąć, a jednocześnie jest tej bardzo, bardzo dobrej jakości. Także naprawdę tutaj tak. No i mamy jedną wstążeczkę podpasowaną kolorem do całokształtu. To wygląd jest bardzo ładny. Format jest, z tego co patrzę, chyba A5. Poczekajcie, przymierzę, czy tam się jakimiś wymiarkami, tu będzie kartka zwykła, troszeczkę różni się wymiarkami, zobaczycie. Nie, w zasadzie nie, kartki są A5, troszeczkę może większa okładka. Także A5 nie jest bardzo ciężki, do noszenia w torebku może być. Także tak to wygląda z pierwszej mojej oceny. Ja uwielbiam te okładki, które się gną, a jednocześnie one są niezniszczalne. To na pewno no, ważne przy kalendarzu, bo jednak jeżeli ktoś używa kalendarza, to może go używać cały rok. Cały rok. Grzegorz mówi, okładka jest milusia miękka i fakturowana. No, milusia miękka i fakturowana. Wkładka bardzo ładna. Z pięknym życzeniem, niech to będzie magiczny rok. Mamy również bardzo ładnie pokazane tutaj nasze takie wszystkie artefaktowe sprawy. Grafika tutaj naprawdę jest bardzo fajna. Jeżeli chodzi o pierwszą stronę, no to wiadomo, imię, nazwisko, adres, data, godzina, miejsce urodzenia, znak zodiaku, który możemy sobie zaznaczyć, ascendent, który możemy sobie zaznaczyć, planeta, swoja własna, kamień mocy i żywioł, oraz możemy wpisać magiczne motto, czyli trochę taki się robi planerek, jak gdyby z rzeczami, nie tylko z imieniem i datą urodzenia. Pierwsza kartka jest też bardzo fajna z tego względu, że tutaj możemy umieścić czy swoją sygilę, czy jakiś właśnie znak, który robimy. To jest doskonałe miejsce na to i mamy 2001 rok. Wydawnictwo nazywa się chyba Wydawnictwo Kobiece, bo hashtagowałam to, raczej pamiętam. No i słuchajcie, stopka drukarska wydawnicza, czyli mamy tutaj, że to jest wydanie pierwsze z Białegostoku 2020. Facebook, który mają, posiadają, e-mail do redakcji, tak, Wydawnictwo Kobiece. Mamy skrócony kalendarz na rok 2021, czyli na ten, który przyjdzie i na który jest kalendarz. Będziemy ślinić palce, damy radę. Pamiętam, jak to się skończyło w imię Róży, ale dobrze. I mamy objaśnienie znaczeń w kalendarzu, czyli skrócone znaki zodiaku, fazy księżyca. Tutaj w każdym dniu będzie się znajdowała taka, że będzie pokazywany miesiąc, dzień tygodnia i znak zodiaku. Także to zaraz zobaczymy. I mamy tabele pełne magicznej wiedzy. Czyli mamy taką tabelę, na przykład, która mówi nam o dniu tygodnia, planecie, dziedzinie, kolorze, metalu, kamieniu, roślinie i kadzidło olejek. Ja bardzo często to się korespondens po angielsku nazywa, właśnie w księdze cieni takie rzeczy miewam. Zarysy rytuału, jak powinien wyglądać, czyli określ cel, czas, przeprowadź dywinację, przygotuj przestrzeń, pozostaw ołtarz, wycentruj się. Dla początkujących taka śmieszna, fajna wiedza. Księżyc w znakach zodiaku, co wtedy najlepiej robić? Znaki zodiaku i ich główne atrybuty. Runy i ich znaczenie, czyli mamy tutaj też skróconą formę takiej wiedzy dla początkujących po prostu. No i zazwyczaj czaromarowniki zaczynają się horoskopem na rok,
dla konkretnych znaków zodiaku i to tudzież również mamy na początku tego czaromarownika. Jako, że jest to wydawnictwo kobiece, oczywiście kupując ten kalendarz nie spodziewałam się magii wyższej, celebracyjnej i tajnych przekazów. Tego się nie należy spodziewać. Ale są krótkie informacje takie, zamiast kupować sobie 15 gazet, można sobie kupić kalendarz, mieć kalendarz jeszcze tak trochę magiczny. No nawet te rysunki, one tutaj są dosyć fajne. No i mamy tutaj również artykuliki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają dniówki, to wyglądają właśnie mniej więcej w ten sposób, że mamy tutaj pierwszy, mamy tutaj pokazany nowy rok, 1 stycznia, piątek, mamy, o tutaj będziecie widzieć, mamy imieniny, które nam towarzyszą i mamy małego lwa pod spodem, jako że iż księżyc w znaku lwa w ten czas będzie. Tutaj mamy kolejny dzień, tutaj mamy kolejny dzień i najśmieszniejsze jest, że właśnie sobotę i niedzielę oni zrobili razem, no uznając, że w sobotę i niedzielę się dużo nie robi, ale takie drobne dodatki typu jakieś koło, jakaś kawałek astrologii, jakieś czegoś, fajnie to wygląda. No i pierwszy artykuł, po sobocie i niedzieli mamy kryształy przynoszące szczęście i pomyślność. Ten kalendarz właśnie wygląda mniej więcej w ten sposób, że po tygodniu mamy po prostu artykuliki. Kolejne cechy znaków zodiaku. Mija nam kolejny tydzień. Tutaj są bardzo jasne te linie, jak widzicie, jeżeli chodzi o... Może to się sfokusuje, czekajcie. Aha, kamera zwariowała. Jeżeli chodzi o zapiski i takim słabym akcentem jest wyakcentowany kolejny dzień, ale myślę, że do tego można się przyzwyczaić. A właśnie po każdym tygodniu mamy... O, magia żywiołu ziemi. Co my mamy w tej magii? Odnalezienie postawy środka. Krótkie na jedną stronę artykuliki po każdym tygodniu. Czyli ile będzie tych artykulików? 52 mniej więcej. Czym jest retrogradacja? O, na przykład. Albo dalej. Magiczna kąpiel na przyciągnięcie kochanka, czyli rytuały miłosne. Albo Imbolc, magiczne święto światła i to mamy przy 8 lutego, trochę się spóźnili, 2 lutego jest Imbolc, magiczne święto światła, no ale w tygodniu, po tygodniu jak gdyby tym Imbolcowym, tak? Zaklęcie na poprawę związku. No, jest może o tyle uroczo, ile ma właśnie te akcenty takie astrologiczno-magiczne. Co prawda niekoniecznie różne, ale tak. Chiński Nowy Rok, który się dokładnie zaczyna w lutym i będzie to rok bawołu żelaznego, tak? Co oni mi tu napisali? O, metalowego bawołu, dokładnie tak. Oczyszczanie amuletów i kryształów, nieco dłuższy artykuł, osobisty talizman, tu chyba po prostu na koniec miesiąca. Rozpoczynamy marzec, najważniejsze pełnianów, taka marcowa miesięczna rozpiska i dalej artykuliki, praca z aurą za pomocą wahadła, albo magia kolorów, albo ostara święto równonocy wiosennej. Albo na którym palcu nosić kamienie o właściwościach leczniczych. Takie, wiecie, kwiecień, znowu w całej rozpisce. Rytuał na nów księżyca w baranie. Jak zrobić woreczek ochronny. Wiecie, drobiazgi, sympatyczne, fajnie. Najważniejsze boginie słowiańskie. Rytuał na twoje urodziny. Beltane, magiczne święto kwiatów. Futrark, alfabet runiczny, odpowiedni czas na magię. Maj opisany, jak w każdym miesiącu. I tak to właśnie wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o księżyc w znakach zodiaku. I teraz tak, jeżeli chodzi o treść tych artykułów, to powiem wam, no to jest takie magiczne zaczepienie tematu, który potem możemy sobie rozwinąć...
który można sobie rozwinąć potem wedle uznania i zainteresowań. Nie będę bardzo mocno na niego psioczyła, dlatego że ostatni czaromarownik, który miałam lata temu, to był tak wydany jak najgorsza pani domu i w ogóle bardzo infantylny. Ten widać, że mogli współpracować z kimś, kto troszeczkę zna się na magii, albo ewentualnie ktoś, kto potrafi zebrać wiedzę do kupy. Nie jest to wiedza Bóg wie jaka, ale dla początkujących bardzo fajna. Teresa pyta, gdzie można kupić. Znaczy, generalnie ja to tak robię, że wpisuję na internatach czaromarownik 2021 i wyskakują mi propozycje. Wybieram najtańszą po prostu. Ale tutaj dziewczyna mówi, że można kupić w wydawnictwie. I właśnie, oni mają taką piękną torbę. Torbę do czaromarownika. Czarna jest z okładką generalnie. Bardzo fajna. Nie mam torby. Nie mam torby, ale to nic, mam czaromarownik. Z 2 lat mam, czy z 3, taką inną, no ale inną. Powiem Wam tak, nie umiem powiedzieć, czy ja to polecam, czy nie, bo to zależy. Jeżeli ktoś jest początkujący w sprawach magicznych, to bardzo fajnie jest mieć właśnie taki punkt zaczepny, o czym można jeszcze doczytać. Jeżeli ktoś lubi mieć trochę magiczną rzecz przy sobie, jako kalendarz również, to niestety no, na razie nie widziałam, żeby na naszym polskim rynku wydany był jakiś magiczny kalendarz tak typowo w tym roku. Więc można, no i te obrazki fajne, tak, no tak estetyczny, ładny jest. Natomiast jeżeli ktokolwiek spodziewałby się poczytać w tym o wielkiej magii i rytuałach i różnych innych rzeczach, no to już to raczej nie jest do polecenia, bo nie na tym polega wydanie pozycji, która ma dotrzeć do wszystkich i być trochę taką wróżką z nie wiem, 60 artykułami. Jeszcze zobaczę, czy jest na przykład spis tych artykułów, co by ładny jest. Reklamę mamy, książek. Spisu artykułów nie mamy. Mamy na przykład kolory świec, tak, mamy bibliografię, czyli korzystał ktoś, kto umie czytać, zacnie, bym powiedziała, zacnie, ale spisu artykułów nie mamy. Właściwości ochronne czarnej soli, Jule, święto przesilenia, jak stworzyć magiczny ołtarz, takie podstawy, no ileż można na jednej stronie. O, 5 wróżb na Andrzejki jest 1000 000 000 wróżb, tu mamy 5 i spoko, mamy lanie wosku, wyśnij męża, kubek przyszłości, wróżba z kart, magiczne lustro, super. Także powiem tak, jeżeli ktoś nie wymaga od kalendarza wielkiej wiedzy, to nie jest Kronika Świateł, jeżeli ktoś nie wymaga od kalendarza wielkiej wiedzy, a z taką ładną, estetyczną rzeczą chce mieć do czynienia przez cały rok, to oczywiście polecam serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy dotyczące wielkiej magii i wielkich wow, no to raczej to wymagań nie spełni, ale nie ma. My od wielkich wow to mamy książki, pozycje stare, nowe, lepsze, gorsze i tu tkwi wiedza. Natomiast to ma być po prostu fajnym takim kalendarzem do użytku wiedźmińskiego. Lucyna pyta, czy będzie kalendarz hrabiny. Nie będzie w tym roku kalendarza. 2 razy z rzędu zrobiłam wiszący, a już nie czuję potrzeby, więc po prostu nie będzie. Także tak, tak Wam chciałam powiedzieć o kalendarzu. Możecie sobie go pewno dotknąć w księgarniach stacjonarnych i w dotyku, i w wyglądzie jest najfajniejszy. W użytkowaniu, jak ktoś nie ma dużo zajęć, nie prowadzi bullet journala, to również może być taki zupełnie normalny. Nie jest nachalny, nie przesyca kolorami, nie cudaczy. Okładka, wstążeczka, czyli coś, co jest potrzebne. Myślę, że można sobie po prostu i zwyczajnie planować. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Ślę Wam buziaki i pamiętajcie, że od czasu do czasu z różnymi rzeczami do Was wpadam, jeżeli coś mam, posiadam i nie tyle chcę się pochwalić, co pokazać, jak wygląda, czyli recenzję. Do zobaczenia. Pa, pa.